Instytut Filologii Słowiańskiej naszego Uniwersytetu organizuje Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich. Jest to wydarzenie o charakterze kulturalnym, popularyzujące. Kultury Bałkańskiego Południa tworzą pewien wewnętrzny system, wzajemnie integralny i wielocentryczny. Innymi słowy, jeżeli Unia Europejska ma być wspólnotą, w którym kultury ze sobą się komunikują, to te mechanizmy komunikacji kultur można właśnie podpatrzyć na Półwyspie Bałkańskim. Jeśli chodzi o sytuację w krajach zachodnich Bałkanów, największym wyzwaniem, z którym trzeba się zderzyć, to to, że młodzi ludzie wyprowadzają się do Europy Zachodniej. W związku z tym to, co powinna zagwarantować kraje Bałkanów Zachodnich, to stworzyć takie warunki, żeby ludzie chcieli zostać na Bałkanach i żeby nie było tego procesu migracyjnego. Głównym wyzwaniem jest przestrzeganie wartości, które są de facto zapisane w porozumieniu lizbońskim, natomiast nie są jeszcze wprowadzone do końca w życie i nie są absolutnie jeszcze przestrzegane. Także to jest nasze wielkie wyzwanie, żeby wartości rzeczywiście wprowadzić w życie, które Unia sobie wytyczyła. Bez współpracy trudno będzie nam wytyczyć europejski kierunek. Obecnie występuje konflikt pomiędzy życzeniami polityków bazujących na etnonacjonalizmie, a realną potrzebą reformy społeczeństwa. Problem polega na tym, że pojawiła się duża przepaść pomiędzy reformami a ideologią, co jest pożywką do wzrostu konfliktu etnicznego, szczególnie w Bośni i Kosowie. Nasz region wiele doświadczył w latach 90. Jest postęp, ale ciągle mnóstwo wyzwań przed nami. Cały czas szukamy dróg do budowania współpracy. Szczególnie Kosowo i Serbia powinny zawrzeć porozumienie, aby zagwarantować spokojne życie kolejnym pokoleniom i wesprzeć współpracę i wzrost gospodarczy. Tak, żeby region w przyszłości mógł stać się częścią Unii Europejskiej. Hopefully as well.